Dzieci reagują bardzo dużym zainteresowaniem. Po pierwsze, no, oczywiście podobają się kolory, kształty, te neurony zwane często przez nie ludzikami. Jak się tu wchodzi, to już nie ma się takiego poczucia, że się tak typowo w takim typowym szpitalu, tylko no, można chociaż chwilkę zapomnieć, że jest się w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć przepiękny świat neuronów, ściany pomalowane przez naszego zachodniopomorskiego koszalińskiego artystę Cukina. To są niby niedoceniane jeszcze rzeczy, ale wydaje mi się, jak ktoś przybywa w pomieszczeniu białym przez miesiąc i nagle przychodzi, gdzie są malunki kolorowe, że jest jakoś tak przyjaźniej. Jest tutaj zaprezentowany między innymi neuron Dima. Każdy z neuronów ma swoje imię, tak? Każdy z nich troszeczkę inaczej wygląda. To jest akurat neuron smaku, mamy różne rodzaje smaków, które tutaj widzimy i wszystko, co się z tymi smakami jakby wiąże, smakiem gorzkim, umami, słonym, słodkim, kwaśnym. Dodatkową rzeczą jest to, że każdy z tych rysunków zaopatrzony jest kod QR można dzięki temu odczytać sobie lub odsłuchać, dzięki uprzejmości też naszych artystów, aktorów. Jest kolejny zmysł, kolejny neuron i również tak samo tekst i jesteśmy w stanie... Witaj, jestem Ingrid i zajmuję się węchem.